Siergiej Andrzejew, ambasador Rosji w Polsce, jest gościem RMF FM. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Panie ambasadorze, w niedawnym wywiadzie dla RIA Novosti powiedział pan, że temat zwrotu do Polski wraku prezydenckiego samolotu jest zbyt mocno spolityzowany, no i wokół niego sztucznie wytwarza się emocje. Kto pana zdaniem nadmiernie upolitycznia ten temat i kto sprawia, że te emocje są tak duże? Ja nie wiem dokładnie kto, ale to fakt. Ale mówi pan o stronie polskiej, która... Oczywiście. Ja mówię o atmosferze, która istnieje w Polsce wokół tej sprawy. To w takim razie myśli pan, że komu zależy na tym, żeby ten temat upolitycznić? Bo to jest temat, który jest od 2010 roku chyba tym głównym tematem, który stoi na przeszkodzie polsko-rosyjskich relacji. Strona polska mówi, zależy nam na wyjaśnieniu przyczyn tej katastrofy. Przepraszam, ale ten temat, nasze oceny i nasze podejście do tego tematu jest już od dawna i bardzo detalicznie, szczegółowo wyjaśniony. Na stronie internetowej ambasady jest cały rozdział o katastrofie smoleńskiej. Kogo interesuje, może tam przeczytać wypowiedzi prezydenta Putina, ministra Ławrowa, rzeczniczki MSZ-u, moje wystąpienie. Już powiedziano wszystko. Nie mam niczego do dodania. To ja dopytam, bo po stronie polskiej Antoni Macierewicz, który został nowym szefem Komisji Smoleńskiej, twierdzi, że cały czas pojawiają się nowe wątki, że na miejscu były wybuchy. Przepraszam, wszystko co mieliśmy powiedzieć, już jest powiedziane. Nie ma niczego nowego. I tak naprawdę nie chciałbym przedłużyć z tym tematem. To ja na koniec tylko dopytam jeszcze, co w takim razie polscy politycy, ile razy w ostatnim czasie zwracali się do strony rosyjskiej, żeby zapytać o to, kiedy mogą tam pojawić się na miejscu, czy mogą tam pracować, czy były takie próby? Nie chodzi o polityków. Co do dostępu do miejsca, to jest sprawa między śledczymi strony polskiej i strony rosyjskiej. Są procedury do dostępu i o ile ja wiem, ten mechanizm nadal funkcjonuje. To co musi się wydarzyć, żeby wrak wrócił do Polski? Przepraszam, już wszystko jest wyjaśnione od dawna. To dlaczego w takim razie wrak nie może wrócić do Polski? Dlatego, że kontynuuje śledztwo w Rosji tej sprawy i według prawa rosyjskiego, póki nie zakończy śledztwo, wrak jako materiał tej procedury musi pozostawać na terytorium Rosji. A pan jest zdziwiony, że takie pytania się pojawiają, no bo mówi pan o tym, że wszystko zostało powiedziane, ale no, ta strona polska, polscy politycy mówią cały czas, że jest to temat niezamknięty. No dobrze, ale z naszej strony już wszystko jest powiedziane. I jeszcze raz mówię, że na razie nie mam niczego nowego do dodania. To zapytam w takim razie o budowę pomnika, bo były takie deklaracje, że tam na miejscu katastrofy stanie wspólny pomnik. Czy na jakim etapie są te ustalenia? Rozmowy na ten temat prowadziły Ministerstwo Kultury Rosji i Polski. Od pewnego czasu strona polska, nie wiem z jakiego powodu, ale nie wraca do tych rozmów. Ten proces negocjacyjny jest no, nie idzie od, nie wiem, chyba 2 lat, chyba 2,5 lat. Przez brak aktywności strony polskiej? No tak. A widzi pan szansę na to, żeby po wznowieniu rozmów taki pomnik stanął tam na miejscu? Jeszcze raz, to sprawa, która jest dyskutowana przez Ministerstwo Kultury, ma być dyskutowana przez Ministerstwo Kultury dwóch stron. Kończąc wątek katastrofy smoleńskiej, zapytam, bo w kwietniu ma stanąć pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Jeżeli taki pomnik stanie, pan się wybiera tam na miejsce, żeby złożyć wieniec, pojawić się tam?
Planuje pan takie działania? Poczekamy do czasu, gdy ten pomnik powstanie i potem zobaczymy. Zapytam teraz, zmieniając temat, o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak ta nowelizacja została przyjęta w Rosji? Tę sprawę komentowała rzeczniczka MSZ-u Rosji i powiedziała, że nie komentujemy ustawy polskiej. Co do tematu zbrodni hitlerowskich i ich przybocznych, w tym banderowców, co do Holokaustu, nasze stanowisko jest od dawna dobrze znane, absolutnie nie tolerujemy ani ideologii, ani działań, potępiamy absolutnie, ale co dotyczy konkretnej ustawy polskiej, tego tematu nie komentujemy. To chciałbym wrócić do pana przemówienia z Auschwitz, bo głównie mówiło się o przemówieniu ambasador Izraela w momencie, kiedy rozpoczął się ten konflikt dyplomatyczny, ale pan też tam zabrał głos i mówił, że Auschwitz powinno być taką przestrogą dla wszystkich przed chorobą amnezji historycznej. Kto pana zdaniem cierpi na taką chorobę amnezji historycznej? W kontekście tamtego wystąpienia oczywiście, że miałem na myśli wojnę z pomnikami żołnierzy wyzwolicieli radzieckich na terytorium Polski. Czyli to Polska cierpi na tę chorobę amnezji historycznej, pana zdaniem? Władze polskie w tym przypadku, w przypadku dotyczącym wojny z pomnikami żołnierzy wyzwolicieli radzieckich, tak. Zapytam jeszcze, bo w tym kontekście wydaje się, na ten temat wypowiadał się też sam prezydent Putin podczas spotkania z premierem Izraela Netanyahu i mówił o tym, że w niektórych krajach w Europie Środkowo-Wschodniej niektóre kraje zapominają o tym, kto był wyzwolicielem. To także było odniesienie do Polski? Oczywiście, bo nawet podczas ceremonii w Auschwitz ja był jedynym, który się odniosłem do tematu, a kto wyzwolił obóz śmierci Auschwitz, tak samo jak i inne obozy w Polsce. A taką tradycją takich ceremonii od 2015 roku jest ominięcie tematu wyzwolenia, tematu wyzwolicieli, tematu ratowania tych byłych więźniów, którzy przeżyli dotąd i uczestniczyli w tej ceremonii. Ten temat jakoś nie istnieje. No. Może ze względu na trudną, późniejszą historię. Ma pan żal o to do polskich władz, o to, że ten temat jest nieporuszany? No ja na przykład nie rozumiem, jak to można tak po prostu nie wspomnieć o rocznicy wyzwolenia stolicy kraju Warszawy. 17 stycznia polscy weterani i my z ambasad Rosji, Białorusi, Armenii, Kazachstanu byli jedynymi, którzy wspomnieli o tej dacie. Jakby tej daty nie istniało w ogóle w historii Polski. Czy to jest normalne? Moim zdaniem nie. Spotkaliście się państwo tutaj w ambasadzie? Była kolacja? W naszym ośrodku nauki i kultury, a przed tym złożyliśmy kwiaty u pomnika pierwszej armii wojska polskiego i potem na Żwirkach i Wigurach na cmentarzu radzieckich żołnierzy.
ze strony władz była delegacja, był wieniec od pani prezydent Warszawy i to wszystko. Wcześniej, przed 2014 rokiem, przedstawiciele władz uczestniczyli w takich ceremoniach. Była warta honorowa, była orkiestra. Od 2014 już takich tradycji nie ma. Jak pan ocenia cały proces dekomunizacji? Teraz w ostatnich miesiącach dochodziło do zmian nazw ulic. Między innymi Aleja Armii Ludowej zamieniła się w Aleję Lecha Kaczyńskiego, czy też na przykład w Łodzi tam Plac Zwycięstwa stał się Placem Lecha Kaczyńskiego. To dość symboliczne, bo akurat no, Lech Kaczyński jako prezydent, który zginął w katastrofie smoleńskiej, staje się często tym patronem nazw ulic, placów. Jak pan ocenia? Oczywiście ja nie komentuję konkretnych spraw zmiany nazw ulic, czy placów, czy urzędów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że w trakcie tej kampanii moim zdaniem jest nieco zniekształcona cała historia okresu Polski Ludowej. Czasami powstaje takie wrażenie, że tego okresu w historii Polski w ogóle nie istniało. Jakby nie było wszystkiego, czego osiągnęła Polska Ludowa w zakresach szkolnictwa, ochrony zdrowia, kultury, nauki i tak dalej, i tak dalej. No. To sprawa oczywiście, to sprawa polska, ale czasami dziwi mnie takie podejście. No, często tłumaczona przez polityków perspektywa polska jest taka, że no być może owszem były to osiągnięcia poszczególnych osób, ale jednak Polska nie była wtedy zupełnie niezależnym, suwerennym, demokratycznym krajem. Polska była suwerennym krajem, uznanym jako takie przez całą społeczność międzynarodową. No, oczywiście, że są różne interpretacje historii, ale negować to, co moim zdaniem jest oczywiste. No. Jeszcze raz, to historia polska i oczywiście należy do Polaków decydować, jak widzą swoją historię. Ta lista rozbieżności polsko-rosyjskich jest dość długa. Jak pan ocenia nasze relacje? Pan czuje, że Rosja jest traktowana jako wróg Polski, że Rosja jest wrogiem Polski? No... Kampania antyrosyjska w mediach, wypowiedzi polityków polskich nie bardzo przyjazne wobec Rosji, to oczywistość. No, są realia. Przyjmujemy do wiadomości, że tak jest. Jakim słowem pan określił te relacje? Relacje trudne. Chyba dwa i pół lata temu w jednym z wywiadów ja powiedziałem, że stan naszych relacji jeszcze za czasów poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL, powiedziałem, że stan naszych relacji jest najgorszy od czasów II wojny światowej. I wówczas to wywoływało jakieś zdziwienie. Teraz sądzę, że to jest taka konstatacja ogólnie przyjęta. No. Te relacje są
myśli Pan tak samo złe jak wtedy? Czy są lepsze, gorsze niż wtedy, za poprzedniego rządu? Mniej więcej na takim samym poziomie, bo to było gwałtowne pogorszenie od wiosny 2014 roku. No i potem... Oczywiście, że pewne rzeczy zmieniły nasze relacje w ostatnich latach w jeszcze gorszym kierunku, jak na przykład odwołanie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, ale istotnie takim czynnikiem decydującym było pogorszenie po zaostrzeniu kryzysu ukraińskiego wiosną 2014 roku. A pan zna powody, dla których ten mały ruch graniczny nie jest wznawiany? Bo polscy politycy mówią, że tych informacji nie mogą ujawnić. Czy pan zna te powody? Ja znam tylko wyjaśnienie oficjalne strony polskiej, która związała tę decyzję z jakimś zagrożeniem militarnym ze strony Rosji, chociaż nie bardzo rozumiem, jak to ma związek z małym ruchem granicznym i z więziami mieszkańców obwodu kaliningradzkiego i sąsiednich regionów Polski. A czy będą jakieś negocjacje w związku z Mundialem, żeby ten mały ruch graniczny wznowić, żeby ułatwić poruszanie się? No to zależy od strony Polski, bo zawsze mówiliśmy, że gdy Polska będzie gotowa do odtworzenia tego reżimu, no z naszej strony zasadniczo sprzeciwów nie będzie. A co w takim razie Rosja robi, żeby wznowić ten mały ruch graniczny, żeby ocieplić polsko-rosyjskie relacje? No a co możemy zrobić? To decyzja strony polskiej. Oczywiście, że nie możemy wymusić jakiekolwiek decyzje na stronie polskiej. No, przyjmujemy do wiadomości i oczekujemy zmian nastrojów po stronie polskiej. Ale zawsze w jakiś sposób te relacje można próbować ocieplić, panie ambasadorze. Jakieś działania w związku z tym były podjęte? Panie redaktorze, oczywiście, że jesteśmy zainteresowani normalnymi stosunkami z naszym sąsiadem. Ale jesteśmy zainteresowani tym w tej samej mierze, jak i strona polska. I oczywiście, że jeśli nie ma takiej chęci, takiej woli ze strony naszych partnerów, no, przyjmujemy do wiadomości. Pan się dobrze w ogóle czuje w Polsce, pracując tutaj, kiedy te relacje są tak trudne? Na czym polega pańska praca, skoro tak często zamrożone są te relacje? Ja czuję się normalnie. To praca. Pracę trzeba dobrze wykonywać w każdych warunkach. Oczywiście, że Polska jest ważnym krajem, sąsiednim z Rosją i obserwujemy, śledzimy rozwój sytuacji, analizujemy, co się dzieje na miarę możliwości. Pomagamy inicjatywom w dobrym kierunku, no i tak dalej. Pracy tutaj nie brakuje. To zapytam jeszcze o Iskandery, bo około tydzień mija od rozmieszczenia ich w obwodzie kaliningradzkim. Dlaczego taka decyzja została podjęta? Czemu to ma służyć? Państwa nadbałtyckie ostrzegają, że no, jest to poważne niebezpieczeństwo dla Europy i to nie tylko środkowo-wschodniej. No, to jest decyzja w celu polepszenia sytuacji obronności.
tego ważnego obwodu rosyjskiego. I oczywiście w obliczu tych kroków, które są podjęte przez NATO, zwłaszcza po warszawskim szczycie NATO 16 roku. Oczywiście dostosujemy się do sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na tak zwanej flance wschodniej NATO i podejmujemy odpowiednie kroki odwetowe. Czyli to słusznie, że pana zdaniem to tak zostało zinterpretowane, że to jest realne zagrożenie dla Europy Środkowej, rozmieszczenie Iskanderów, czyli to jest takie dyplomatyczne pogrożenie palcem, mówiąc wprost. Nikomu nie zagrażamy. Ta wszystka nagonka wokół problemu zagrożenia ze strony rosyjskiej to jest spekulacja, bo moim zdaniem poważni politycy, naukowcy dobrze rozumieją, że Rosja absolutnie nie dąży do jakiegokolwiek konfliktu, bo taki konflikt w obecnych warunkach byłby absolutnie destrukcyjny dla wszystkich stron. Dlatego naszym zdaniem ten kierunek przyjęty przez ostatnie decyzje naszych partnerów zachodnich jest kierunek niesłuszny i raczej trzeba byłoby rozmawiać i szukać dróg do rozlądowywania napięć w Europie, a nie działać na odwrót. Panie ambasadorze, kiedy Władimir Putin mógłby przylecieć do Polski? Widzi pan taką możliwość? Ale po co? No być może to w jakiś sposób otworzyłoby na nowo polsko-rosyjskie relacje, pozwoliłoby wznowić rozmowy. Panie redaktorze, pozostajmy na solidnym gruncie. Nie warto marzyć o rzeczach w obecnych warunkach nierealnych. Wizyta Władimira Putina w Polsce, myśli pan, że w ciągu jakiego czasu Panie jest nierealna? No oczywiście, że w obecnych warunkach o to nie chodzi. Zapytam jeszcze o możliwość ewentualnego wznowienia dialogu pomiędzy Polską a Rosją na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Myśli pan, że to jest jakieś miejsce, gdzie ten dialog może być prowadzony? No, Rada Bezpieczeństwa ONZ raczej nie jest takim forum, który jest właśnie do rozmów dwustronnych. Oczywiście, że to jest płaszczyzna, gdzie kontakty są możliwe i na przykład minister Ławrow i minister Czaputowicz poznali się podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa na wysokim poziomie w styczniu i oczywiście, że nasze stałe przedstawiciele w ONZ również spotkają się, kontaktują. No i więc oczywiście, że mogą się zajść sytuacje, gdzie jakieś poważne sprawy dwustronne również mogą być
omawiane, ale to jest takie dywagacje w charakterze bardzo, bardzo, a raczej technicznym, bo najgłówniejszym czynnikiem jest istnienie czy nieistnienie woli politycznej do normalizacji stosunków. Niestety, jak ja powiedziałem w tym wywiadzie, z którego pan zaczął naszą rozmowę, niestety na razie nie widzimy woli politycznej strony polskiej do normalizacji naszych stosunków. To skoro minister Czaputowicz i Siergiej Ławrow poznali się, Siergiej Ławrow siedział tuż obok prezydenta Andrzeja Dudy, doszło do wymiany, chociażby kurtuazyjnej zdań. Wie pan coś na ten temat? Jak wyglądały ewentualnie te rozmowy? Ja nie byłem tam, dlatego nie wiem, czy była jakaś rozmowa treściowa. To skoro tak dużo tych rozbieżności, to czy są jakieś pozytywne aspekty współpracy? Czy jest coś, co dobrze wróży polsko-rosyjskim kontaktom? No, oczywiście utrzymujemy kontakty takie praktyczne, pragmatyczne. Gdy powstaje taka potrzeba, na przykład w dziedzinie ruchu drogowego, czy rybołówstwa na przykład, czy innych zakresów transportów. Oczywiście, że mamy pewne wydarzenia w dziedzinie humanitarnej, kulturalnej i tak dalej. Oczywiście, że na poziomie naszych MSZ-ów, na poziomie roboczych otrzymujemy kontakty do rozwiązania jakichś spraw praktycznych, które powstają. Ale pan zapytał, czy jest coś takiego, co wróży polepszeniu naszych stosunków w ogóle. Na razie raczej nie. Wracając jeszcze do Antoniego Macierewicza w nieco innym kontekście. W Polsce po publikacji dziennikarza, po opublikowaniu książki Tajemnice Antoniego Macierewicza, opozycja w Polsce pyta o związki byłego ministra obrony z Rosją. Znana jest panu ta publikacja, która w Polsce budziła dużo kontrowersji i te pytania, które zakładają tezę, że Antoni Macierewicz może mieć coś wspólnego z politykami Kremla. Jak pan się do tego odnosi? Ja nie czytałem książki tego dziennikarza, czytałem artykuł wyborczy o tej książce. Z tego, co przeczytałem w tym artykule, to jest jakiś absurd. Niestety w Polsce, przepraszam za żart, czasami mam wrażenie, że zachodzi jakiś wyścig pomiędzy władzą i opozycją o to, kto oskarży w najmocniejszy sposób inną stronę o powiązanie tajemnicze z Kremlem, o zdradę z Kremlem i tak dalej, i tak dalej. No, przepraszam, ale to wszystko wygląda absolutnie niepoważnie. To zapytam jeszcze, bo w związku z tym w Polsce utarło się takie powiedzenie w debacie publicznej, że im w Polsce na tym wewnętrznym politycznym podwórku jest więcej problemów, tym głośniej strzelają korki od szampana na Kremlu. Jak to jest z tym szampanem na Kremlu? Dlaczego każdy wywiad nie obchodzi bez tego szampana? Bo to jest już tak utarte, mocno powiedzenie, że rozmowa jest okazją do tego, żeby o to zapytać. Jak pan się do tego odnosi? Jeśli się nie mylę, to Leszek Miller któregoś razu powiedział, że gdyby w Kremlu pito szampano na wszelki taki wypadek,
to byłoby tam totalny, nie wiem, czy warto żartować na ten temat, ale tak naprawdę oczywiście, że śledzimy to, co zachodzi w Polsce, ale oczywiście, że ta logika, do której pan się odwołał, nie ma żadnej podstawy w naszych podejściach do naszych stosunków z Polską. Obserwujemy to, co się dzieje w Polsce, poważnie, spokojnie i z pełnym rozumieniem tego, że jako sąsiedzi wcześniej czy później powinniśmy dojść do jakiejkolwiek normalizacji w naszych stosunkach. Oczywiście to będzie, nie wiadomo jeszcze, jak to będzie normalizacja, na jakim poziomie, ale ta logika strzelania korków do szampana czy od szampana to absolutnie nie nasz styl. Tu zapytam jeszcze o spotkanie z ministrem Czaputowiczem. Czy to spotkanie w jakiś sposób, pojawiły się zapowiedzi, że takie spotkania będą kontynuowane? Ja nie wiem. Zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie kontakty z stroną polską. Owszem, to moja praca jako ambasadora tutaj. To spotkanie z panem ministrem Czaputowiczem to była taka zwykła wizyta kurtuazyjna ambasadora do nowego ministra, żeby się przedstawić, żeby się zapoznać. A propos, ten wywiad agencji Nowości, z którego pan zaczął naszą rozmowę, był oddzielony 30 stycznia. To jest za tydzień przed naszym spotkaniem z panem ministrem i dlatego spekulacje na temat, że to była jakaś odpowiedź strony rosyjskiej na komunikat MSZ, jest absolutnie nieuzasadnione, bo gdy ja rozmawiałem z agencją Nowości, nasze spotkanie z panem ministrem jeszcze nie miało miejsca. To rozumiem, że nasza rozmowa jest tą pierwszą po spotkaniu z ministrem. Czy tam jeszcze jakieś inne wątki się pojawiły ważne dla polsko-rosyjskich kontaktów? To była bardzo miła rozmowa, spokojna, treściowa. Pan minister przedstawił punkty widzenia strony polskiej na sprawy naszych stosunków. Ja przedstawiłem nasze oceny sytuacji. Z tej rozmowy nie wynika niestety żadnych sygnałów co do polepszenia naszych stosunków w niedługiej przyszłości, ale sama atmosfera była bardzo pozytywna. To na koniec zapytam, śledzi pan Igrzyska Olimpijskie? Komu pan kibicuje? Rosji, oczywiście. Niestety sportowcy nie występują pod flagą Rosji, ale rozumiem, że śledzi pan występy poszczególnych osób. Są sportowcy rosyjscy oczywiście i oczywiście, że biorą udział w igrzyskach olimpijskich za Rosję. Dlaczego? Oczywiście kibicujemy im i rozumiemy, że
to sytuacja dla nich bardzo trudna z powodu braku flagi, braku hymnu, z tego powodu, że najlepszych sportowców nie dopuszczono do igrzysk. No, coś. Przez aferę dopingową. Przez kampanię wokół tematu dopingowego jest bardzo rzeczy niejasnych wokół tego tematu. Uznano, że nie było żadnego programu państwowego promocji dopingu. Nie ma dowodów przeciwko konkretnym sportowcom. To uznał sąd sportowy, ale nadal jest taka kampania propagandowa, która tworzy ogólne wrażenie, że sport rosyjski jest niby chory na doping jako cały. No, już jesteśmy przyzwyczajeni do takich kampanii w ciągu ostatnich lat. Przetrzymamy. Jest to sport, więc niech wygra najlepszy. Oczywiście. Siergiej Andrzejew, ambasador Rosji w Polsce, był gościem RMF FM. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.